jesteśmy w współczesnym świecie, który raczej promuje młodość. A przecież życie nasze trwa i przebiega, starzejemy się, jesteśmy coraz słabsi, jesteśmy chorzy i potrzebujemy wsparcia drugiego młodego człowieka. Dlatego też pola nadziei, oprócz tego, że mają przynieść pomoc dla Hospicjum Świętego Łazarza, pomoc w wolontariuszach, pomoc finansową, ale także mają zachęcić ludzi młodych do włączenia się w tą akcję pomagania, która rodzi radość w naszych sercach. Cześć, gratuluję i proszę bardzo. Gratulujemy. Z całej Polski do nas przyjeżdżają. Brawo! Ta młodzież, która przychodzi do Teatru Ludowego, który wspiera akcję, jest dla nas wielkim skarbem. Wierzymy, że znajdziemy wszyscy pomoc właśnie w tych młodych ludziach. W okresie zimnej wojny Amerykanie spuszczali do naszego kraju nie tylko stonkę, ale także i szpiegów. Film Recepta dla Johna z 1960 roku w reżyserii Krzysztofa Zanussiego i Ryszarda Zawidowskiego opowiada dzieje jednego z nich. Ten szpieg był bardzo herlawy i pod wpływem tężyzny fizycznej mieszkańców Nowej Huty postanowił zamiast szpiegować włączyć się w kolektyw. Bardzo cennym w tym filmie jest to, że możemy na nim zobaczyć nie tylko jak wyglądał wtedy tak zwany blok szwedzki, ale także pokazane są nieistniejące już dzisiaj fragmenty murów dawnego fortu, który otaczał kopiec Wandy. Film został odnaleziony w archiwum amatorskiego klubu filmowego. Ponieważ nie zachowała się ścieżka dźwiękowa, do filmu wprowadzono zupełnie nową muzykę. We'll be right back.
Thank you.